Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Mam przygotowane hortensje bukietowe Grandiflora. Dziś zabieram Was do ogrodu. Będziemy wspólnie sadzić te hortensje. Opowiem trochę o tej odmianie, opowiem jak przesadzać hortensje i opowiem o moich super trikach na to, żeby posadzone w tym roku hortensje od razu pięknie rosły i świetnie kwitły w sezonie. Zapraszam do Ciebie. You as you dry, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feel it. Uwielbiam marzec. Bo właśnie w marcu wszelkie rośliny, które posadzimy w ogrodzie, potrafią się naprawdę fantastycznie przyjąć. Przygotowałam dzisiaj dla Was hortensje bukietowe Grandiflora. Grandiflora jest to taka dosyć stara odmiana przepięknych, powiedziałabym, że często już zapomnianych hortensji. Zupełnie nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że wszelkie hortensje typu Lime Light, Vanilla Fresh, które również uwielbiam, ale trochę sprawiły, że te hortensje poszły odstawkę. Natomiast jest to odmiana fantastyczna. Moja szwagierka ma tą odmianę przed domem i co roku podziwiam, jak one niesamowicie kwitną. Jest to odmiana bardzo duża, dorasta do 2,5-3 metra wysokości i co jest w niej świetne, doskonale radzi sobie w takich rabatach, które są w półcieniu, jak również w glebach, które są mniej żyzne. Mam rabatę, na której kiedyś posadziłam inne hortensje. Piękne odmiany, na pewno widzieliście je w moim odcinku o 7 odmianach hortensji, które polecam do ogrodu. Natomiast są to odmiany niższe, sięgające zwykle metra wysokości. Mój plan w tamtym miejscu był zupełnie inny, ponieważ chciałam mieć właśnie takie duże, potężne hortensje. Ale nie wiadomo dlaczego, zrobiłam inaczej. W tym roku stwierdziłam, że pora wrócić do tego planu, który miałam na początku. Chodźcie na tą rabatę. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego moje hortensje są w misce. Słuchajcie, tu jest woda. Jeżeli chcecie, żeby hortensja nabrała fajnie wody w korzenie, a jak wiemy, hortensje lubią właśnie wodę, warto hortensję, którą mamy kupioną, włożyć. Nawet jeżeli ona jest w donicy, to warto włożyć ją na jakieś pół godziny do wody, żeby nabrała wody w korzenie. Dzięki temu taka hortensja lepiej przyjmie się w ogrodzie i ogólnie wiele roślin, które sadzicie w ogrodzie, potrzebują takiego trochę zastrzyku wody, który sprawi, że na początku będziecie mieli też mniej podlewania. Jeśli do sadzenia hortensji wybierzecie taki moment jak ja, czyli marzec, może to być kwiecień, może to być maj, raczej będzie to taka pogoda, że nie będziecie musieli nie wiadomo jak często tych hortensji podlewać. Jednak pamiętajcie, że hortensje lubią wodę. One nie lubią stać w wodzie, ale lubią, jeżeli mają właśnie tę wodę i ta woda sprawia, że one później również ładnie kwitną. Dlatego dobrze jest w marcu posadzić hortensję, gdy już macie taką rozmarzniętą, fajną, ale jeszcze mokrą glebę, bo ta gleba jeszcze właśnie utrzymuje tą wilgoć. Nie jest również jeszcze bardzo nagrzana, więc automatycznie sprawi, że te hortensje jeszcze nie zaczną jakoś super szybko rosnąć, ale przez to, że jest trochę chłodniej, będą spokojnie mogły się przyjąć w Waszym ogrodzie. Często mamy tak, że jak już jest lato, jak już pięknie kwitną hortensje w ogrodzie, zaczynamy marzyć o tym, żeby posadzić swoje hortensje i to jest dla nich najgorszy moment. Teoretycznie wszelkie rośliny, które kupujemy w donicach, możemy sadzić cały sezon. Jednak pamiętajcie, gdy jest gorąco, wymaga to od Was dużo więcej opieki i dużo więcej chodzenia koło takiej rośliny, zwłaszcza z konewką, zwłaszcza w upały. Więc jeżeli marzycie o pięknych hortensjach, to jest naprawdę dobry moment, żeby je teraz zakupić. No dobra. Ale co robimy przy sadzeniu, żeby te hortensje świetnie rosły? Przejdziemy na moją rabatę. Najpierw wykopiemy hortensje, które będę przesadzać, a następnie pokażę, jak sadzę te. Zapraszam. I to jest właśnie ta rabata. Jest to rabata, na którą bardzo mocno pada cień od domu. I powiem szczerze, że nie rosną tu jakoś fantastycznie rośliny, ale hortensje bardzo często lubią takie miejsce. Na tej rabacie mam posadzone hortensje Candlelight. Przepiękna odmiana. Hortensje, które wyglądają właśnie jak takie światło świecy. Jednak jest to odmiana niższa. Moje hortensje są już przycięte i jeszcze widzę, że nie puszczają pąków. Chyba też ze względu na to właśnie, że tu jest troszeczkę więcej tego cienia.
Dlatego stwierdziłam, że to będzie dobry moment na przesadzenie tych hortensji. Żeby takich hortensji nie uszkodzić, warto wykonać naprawdę duży dół tych hortensji i też kierować się tym, że jak taka hortensja rośnie, to ma swoją określoną szerokość, więc prawdopodobnie korzenie będą równie podobnie szeroko rosnąć. Te hortensje planuję wyciągnąć z tej rabaty w postaci trzech, ze względu na to, że one mają mniejszą rozpiętość niż grandiflora. I grandiflora posadzona w tym miejscu zajmie tą rabatę naprawdę bardzo mocno w chwili, gdy się rozrośnie. Zaczniemy od wykopania tych hortensji, które będą posadzane na inną rabatę, a za chwilę Wam opowiem o tym, co robię, żeby hortensje wsadzone w tym sezonie rosły pięknie i naprawdę obficie kwitły. Powiem Wam, że ta hortensja niesamowicie pięknie zapuściła tutaj korzenie. Jeżeli oglądacie mój kanał, to widzieliście, jak w zeszłym roku również sadziłam hortensję i robiłam rabatę hortensjową. To właśnie tam używałam jednego składnika, o którym zawsze mówię, że to jest taki mój magiczny składnik, mianowicie mikoryza. I również tutaj dzisiaj przy sadzeniu hortensji użyję mikoryzy. Ja używam mikoryzy w proszku ze względu na to, że po prostu jest dla mnie wygodniejsza. W tym sezonie testowałam też takie mikoryzy, które rozrabia się w żelu. Powiem Wam, że absolutnie mi się nie sprawdziły, bardzo ciężko mi wychodziły z butelek, więc taka mikoryza w proszku jest dla mnie o wiele bardziej wygodniejsza. Dozowanie jej jest bardzo proste, bo tak naprawdę na jedną małą roślinę wystarczy Wam mała, płaska łyżeczka tej mikoryzy i wystarczy, że nasypiecie tę mikoryzę do dołka tak, żeby mogła później oblepić korzenie Waszej hortensji. Dlaczego ja taką mikoryzę dodaję? Mikoryza jest taką, powiedziałabym, świetną grzybnią, która powoduje, że przy Waszej hortensji tworzy się naprawdę fajne środowisko i tworzy się fajna gleba. Warto dbać o próchnicę swojej gleby w ogrodzie, warto używać naturalnych nawozów, warto używać naturalnych składników, bo to właśnie one sprawią, że cały czas rośliny będą dostawać super zaszczyt właśnie takiej energii. Gdy używam przesadzeniu mikoryzy, nie używam żadnego nawozu. Nawożenie hortensji zaczynam około 3 tygodnie później, ale jeżeli posadzicie tak jak ja, może się okazać, że tak naprawdę nie musicie wcale używać dodatkowo nawozów mineralnych, zwłaszcza, że też często te hortensje, które przychodzą ze szkółek, one już nawóz mineralny mają, taki dawkowany w donicy. Warto dopytać w szkółce, czy tak jest. Wiele szkółek wysyła od razu informacje, na przykład, że przez jakiś czas nie warto zasilać tych hortensji. Więc przejdźmy do mikoryzy. Najpierw sypię sobie do dołka mikoryzy. W moim dołku jest już spulchniona ziemia i ponieważ ta rabata była ściółkowana kompostem, ta ziemia już jest fajniejsza, jednak ja mam tutaj glinę. To nie jest też tak, że hortensje bukietowe kochają bardzo kwaśną glebę. One robią taki lekki odczyn kwaśny i powiem Wam, że w przyodczynie zasadowym też sobie poradzą. Dlatego możecie tutaj dodatkowo użyć ziemi kwaśnej. I ja taką ziemię kwaśną zmieszałam sobie z kompostem, ponieważ chcę tutaj jeszcze bardziej użyźnić moją gliniastą glebę i chcę dać naprawdę taki fajny zaszczyt energii właśnie mojej hortensji. Zobaczcie, ta hortensja jest na razie naprawdę malutka, ale ona jest niewymagająca, dużo nie potrzebuje. I w zasadzie powinnam tutaj teraz tak delikatnie poluzować jej korzenie, ale dzięki temu, że są namoczone, zobaczcie, one już same się po prostu zaczęły tutaj fajnie prostować. Tą hortensję wkładam do dołka właśnie na tą mikoryzę. Możecie zrobić też tak, że posypiecie mikoryzą bezpośrednio po tej powierzchni, żeby właśnie lepiej połączyły się korzenie z glebą i całym ogrodem. Mikoryza tworzy takie właśnie środowisko, przy którym jest jakby mniej stresu również dla rośliny i następnie obsypuję tą hortensję tą ziemią, którą mam zmieszaną właśnie z kompostem. Taką hortensję należy dodatkowo podlać, dlatego super jest w ogóle moczenie w takiej donicy, bo tu mamy już od razu wodę przygotowaną, później już taką odstaną również do podlewania. Natomiast
przy sadzeniu warto posadzić też tak tą hortensję, żeby tutaj się zrobiła taka lekka jakby rynienka, czyli żeby było to troszeczkę większe wgłębienie, bo dzięki temu te hortensje będą też troszeczkę więcej dostawać deszczówki, zwłaszcza jeżeli są na takiej lekkiej skarpie posadzonej jak u mnie i dzięki temu one będą mieć tą wodę wpływającą do korzeni, a nie spływającą z tej skarpy. No dobra, no to robimy podlewanie. Pierwsza z moich hortensji już posadzona, zaraz wezmę się za drugą. Jeżeli posadzicie swoje hortensje i widzicie, że one nie były przycinane w tym sezonie, warto również zrobić to cięcie. Bardzo często zapominamy o tym i później mamy ten sezon, kiedy kwiaty są dużo słabsze. Przy młodych hortensjach pamiętajcie o niskim cięciu, zwłaszcza właśnie takich hortensjach, które jeszcze są na początek malutkie, wiotkie. To niskie cięcie spowoduje, że one będą mocniejsze, będą mieć fajne, grube pędy i warto na początku właśnie takie cięcie wykonywać, żeby pobudzić tą hortensję do lepszego wzrostu. Być może zwróciliście jeszcze uwagę, że moje hortensje wcale nie są jakieś bardzo duże. Staram się zwykle kupować sadzonki, które mają około 2-3 lat, czasami troszeczkę większe, ale też zależy mi na tym, żeby te sadzonki mogły się przyjąć w nowym miejscu i mniejsze sadzonki często lepiej się przyjmują, więc warto poczekać, ogród wymaga cierpliwości, sama się tego cały czas uczę, bo później efekt będzie naprawdę zadowalający. Myślę, że odmiana Grandiflora powinna wrócić do łask. Jest naprawdę przepiękną, super wybarwiającą się odmianą. Jest też świetną odmianą do tworzenia bukietów. I jeżeli nie jest jakoś mocno cięta, wytwarza mniejsze kwiaty, ale dalej w potężnej ilości, zwłaszcza jeżeli jest już dużą odmianą. Ja marzę o tym, żeby właśnie to wejście do domu, gdzie mam te hortensje, zrobiło się troszeczkę bardziej dzikie i liczę na to, że moje piękne grandiflory za 2-3 lata będą wyglądać już naprawdę bardzo fajnie. Jestem ciekawa, czy macie tą odmianę hortensji w ogrodzie. Jestem ciekawa, czy w tym roku planujecie jeszcze dosadzać u siebie hortensje i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along, and I can't help but feel it.